Straż Miejska nas goni. Dwa samochody nas wcześniej goniły, teraz goni nas Straż Miejska. Cigają nas. Dobrze, że mamy legalne rowery. Max 25 na godzinę. Nic tam nie mogą zrobić. Dzisiaj. Raz, dwa, trzy, siemaneczko moi drodzy. Z bimbinką dzisiaj rozpoczynamy ten dzień z wami. Bez dzieci. Wow, pierwszy raz. Pierwszy raz bez dzieci na kanale Tata Vlog. Nie no, a to dlatego, że otrzymaliśmy dwa prawie że identyczne, prawie że takie same Jobo Bajki, czyli rowery elektryczne, które będziemy w tym odcinku dla was testować. Mamy jeden Romer Pro i Romer zwykły, bez Pro. Za chwilkę opowiemy wam o różnicach. Na razie musimy się rozjeździć, bo zrobiliśmy niecałe 6 km dopiero i musimy się rozjeździć, przetestować. Co na pewno, ten Pro to ma hamulce hydrauliczne. Justynka w tym zwykłym nie ma hydraulicznych i mój hamuje zdecydowanie szybciej. Mamy też fajne kaski, ale o tym opowiemy kiedy indziej, w innym materiale. I Justyny rower, mimo że nie jest Pro, mój jest Pro, ma manetkę, nie? Tak, tak. I tutaj nie umiem, czekaj. Bo musisz włączyć klawisz, czerwony. Nie? Tak, jak przyciśniesz czerwony, ale nie trzymasz, tylko wciśniesz go. Bo ta manetka to nie jest jako gaz, jak w motocyklu, tylko manetka to jest takie podciąganie pod górkę. I ona cię tam trzyma. Aha, 6 dobra, czy 7 km czuć, na godzinę. Czuć, no no też, jest, tak, to ten. Mamy też biegi Shimano, przerzutki. Działają bardzo sprawnie, jak na pierwsze 10 km. 7 biegów z tyłu, z przodu, zębatka tylko jedna. I to jest chyba jeden z takich nielicznych rowerów, które mamy i testowaliśmy, gdzie nie boję się na nim jeździć. Wiem, że to dziwnie może zabrzmieć, ale on jest taki zgrabny, no nie powiem, że zgrabny, bo zgrabny to jest, wiecie, taki zwykły rower. Zgrabny to jestem ja. No, zgrabny. Ale jest taki, wiecie, bardzo zwrotny. I na przykład moja mama wczoraj na nim próbowała też jeździć, gdzie boi się takich rzeczy i nawet całkiem spoko. I tu też trzeba zauważyć, że rower ma koła typu fat bike, czyli szerokie opony, ale małe. Nie wiem, ile to będzie cali. Z 20, 19, jakoś tak. Mamy również w zestawie dzwoneczek. I mamy też torbę na tył, na bagażnik, bo oba rowery mają przymontowane bagażniki, ale to pokażemy wam w późniejszej części ekranu, w późniejszej części filmu. 5 możliwości ustawienia prędkości. I to też ważna rzecz, bo mamy dwa różne tryby w tych rowerach przyspieszania. U mnie jest to moduł taki, że jak naciskam na pedałek, to on od razu przyspiesza. Justyna ma w tym zwykłym, tym nie pro, taki system, że musi pedałować czy jedno okrążenie pedałkami, żeby on załapał, że ma przyspieszyć. I według mnie to jest zdecydowanie fajniejsze, bo on czuje nacisk i od razu... Aha, okej, u mnie tak nie ma, no faktycznie, serio, muszę, ale... Ej! No weź co! Robimy ekstremalne też testy. Zwariował? O! Ja tutaj kręciłam swoje nogi, że... Nie, no ale u mnie też jest to przyspieszenie. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę, legalnie. Bo pewnie idzie to zmienić, nie wiem jeszcze jak, ale próbowałem już pokombinować i wejść do systemu, do środka, ale nie znam pinu. Więc jak się dowiem, jaki jest pin, to może coś pokombinuję. Na razie 25 km na godzinę, no bo polskie prawo na tyle pozwala i polskie prawo też nie pozwala używania manetki do dodawania gazu, tak jakby do jeżdżenia na automatycznym gazie, na manetce. Ale patrzcie, cały czas nagrywam, jadę jedną ręką i spoko. Jest stabilny. Jakby, no, nie robi to dla mnie problemu. Nie, naprawdę, sprzęt sympatyczny. Patrzcie, hamujemy. O! I stabilnie, stabilnie. Czuję się stabilnie. Uwaga, na przednim kole stajemy. O, nie da się, bo shooter. Uwaga, czekaj. Jeszcze raz, uwaga, test stawania na jednym kole. Czekaj. Teraz i... Dobra, da i się. I tylne, i przednie. Zaraz będziemy robili, uwaga. Zabieram kamerę, robię test prędkości. No i 25, to jest ten, no chcę szybciej nawet pedałować, ale on mi już, no nie mogę, nie mogę, dobra, jadę 28, 29, 32 km na godzinę jechałem, ale do 25 jest to doładowanie, czyli jak jedziemy 13, 14,
czy 22, to wtedy czujemy lekkość. Gdy przekraczamy te 25 km na godzinę, trzeba się zmęczyć, ale jest informacja, że można jechać szybciej, tylko nie po 30, nie? 24,2. Ja miałem 32. Co? 32 się rozpędziłem, bo to trzeba pedałować, Justyna, wiesz? Serio? No dawaj, wyścigi. Dawaj, no szybciej. Justyna chodzi na crossfit. Ale w ogóle. Czekajcie, bo ja pewnie ty masz na jakimś wyższym biegu, a ja ci a tego... A jaki masz? No na jedynce miałam. No to daj na piątkę. No teraz to jedzie. No dawaj. Wyścigi. Wyścigi, dawaj. Dawaj, ja się Justyna. Boję po tej drodze. Dawaj crossfitowcu, dawaj. Dawaj. To jest człowiek, który siedzi przed komputerem i Justyna, która chodzi 4 razy w tygodniu na crossfit. No dawaj, no co ty? No ja się boję po tych dziurach, patrz jakie to jest... Masz taką amortyzację. No i co z tego? Teraz widzisz na jakąś tą, kamień? Mamy proszę pokazać jaka jest droga. No drogę, jaka droga jest, każdy widzi. Jezu, jak tu szybko przyspieszam, żeby to zwolnić. O, nie lubię tego. Testy w prawdziwym życiu. O, właśnie! Bo nie patrzyłem na drogę. Jak mogę go prowadzić jedną ręką w takich miejscach, to znaczy, że jest w porządku. Nie no, ta amortyzacja też jest spoko. U Justynki nie ma amortyzacji krzesełka. Ja mam taką jakąś delikatną. Tutaj będzie można to zobaczyć. O. Ale Justynka ma amortyzowaną pupcie, więc jej niepotrzebny amortyzator pupciowy, krzesełkowy. I też trzeba wam pokazać i powiedzieć, jak ten rower był skręcany, bo on był prawie cały w paćce. Musieliśmy przykręcić dosłownie przednie koło, pedały i złożyć kierownicę. I to w sumie tyle, bo kierownica i cały rower jest składany, więc można go śmiało przewozić w samochodzie albo na jakiejś mini przyczepce. Jeśli chodzi właśnie o skręcanie, błotnik trzeba było dokręcić, ten koszyczek, który mam z przodu, więc wszystko naprawdę było szybkie, montażowo. Nie wiem, dwa rowery złożyłem może w pół godziny łącznie z przeczytaniem instrukcji, no to nie tak długo. Podjechaliśmy w ogóle do miejsca, gdzie zastanawialiśmy się nad kupnem działki i domu. Osiedle fajne. Ale takie naprawdę. Zacisze, no. Las, jest sympatycznie, ale po pierwsze ja bym się zapłakał, jakbym codziennie musiał po tych wertepach jeździć, chyba że quadem bym dojeżdżał, to jeszcze. Ale no, osiedle, jak widzicie, jest takie, kurde, amerykańskie. Amerykańskie, no, trawka jest ładnie posadzona. I były chyba 3 typy domów, które można było zbudować tutaj, metrażowo. Ale tych drzew też powycinali, to już no, tak nie jest tak, jak było, kurczę, na początku, że leśna ostropa to się nazywało i było mega dużo drzew. No, bo wcześniej to było tak, że to było naprawdę zalesione, a chyba teraz te drzewa przeszkadzały w budowaniu tej leśnej ostrowy. To jest tak zawsze, że mieszkanie koło jeziora, ale zasypiemy jezioro, żeby zmieściło się więcej mieszkań. No nie, Wojtek! Tak jak powiedziałem, tak też robimy, testujemy te rowery w trudniejszych sytuacjach, czyli wjeżdżamy na nasze gliwickie hałdy i patrz, jak Justynka ma ten manetkę do przyspieszania, to i łatwiej idzie. Mi tutaj idzie zdecydowanie ciężej, mimo że mam na jedynce i piątym biegu, ale wyprzedzę ją. Jestem na szczycie. I muszę też mocno pochwalić kierownicę, bo super skórzane manetki. Naprawdę super się ręka opiera i są tak fajnie wyprofilowane, że no, ta ręka naprawdę leży na nich, jakby leżała na czymś miłym w dotyku. Więc fajnie się prowadzi, nawet w jakichś takich trudniejszych terenach. Też to jest pozytywne. Trzeba byłoby to sprawdzić, jakby to było na przykład... O nie, w krzaki wjechałem. Po 40 km, bo ponoć ten rower ma zasięg 65 km. Oczywiście to są dane producenta, wszystko zależy od wagi i intensywności jazdy, ale no 65 km robi wrażenie. A po drugie, rower jest dość lekki i dynamiczny, więc nawet jakbyśmy wyłączyli tą baterię, to dojedziemy do domu. Nie będzie to takie, że ojejku, jak ciężko się jedzie, bo nam się prąd wyłączył. Ale z drugiej strony po 65 km, jakbyśmy mieli pedałować, to mogłoby być mimo wszystko ciężko. Teraz pan Paweł będzie skakał. Jest wysoko, będzie z 1,50 m. Pan Paweł skacze. Było wysoko? Nie? Na tym GoPro wygląda, jakbyś w ogóle nie podskoczył. To musisz jeszcze jedno ujęcie zrobić.
Ja leciałem w powietrzu z 10 sekund. Uwaga! Pan Paweł wyleci. Fu! But mi się prawie zaplątał w te. I co? Jak było, widzowie? Dobre testy robimy? Dobre? Stary, ale głupi. Dobre. Testy robimy, Tata Vlog, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, a będzie jeszcze więcej tego. Później zrobimy testy z Jurkiem Foteliku, będziemy skakać. Chyba z Witkiem. Z Witkiem też, z dwoma. A, tylko po prostu delikatnie, delikatnie, ale jak widać nadaje się na takie ścieżki, bo radzi sobie dobrze. O, i myk. Potestowaliśmy to w samotności z Justynką. Teraz czekamy, aż dzieci wrócą z przedszkola, ze żłobka. Zapniemy tutaj fotelik z Witkiem i będziemy testować teraz ten rower już na wycieczkach rodzinnych. Zobaczymy, jak sobie da radę. Justynie zapniemy może saszetkę na jakieś tam bambetle. Zapniemy tutaj na bagażnik, a ja pojadę z Witkiem. Zobaczymy, jak to się będzie jechało. Dzisiaj ta sama trasa, te same rowery, ta sama rodzinka, ale w szerszym składzie, bo mamy Julka ze sobą i Witka w foteliku. Powalczyliśmy z przypięciem fotelika, no i się trzyma. To najważniejsze. Do góry nie poleci, jest bezpiecznie. Testujemy. Ja dzisiaj przesiadłem się na ten zwykły rower, bez pro. Justynka jeździ na pro. No i już tutaj zauważam różnicę, na pewno hamulcową. W hamulcach hydraulicznych fajnie od razu zdecydowanie szybko hamował. Tutaj mamy takie, powiedzmy, hamowanie z delikatnym opóźnieniem, no ale jest ta manetka, więc coś za coś. Mamy manetkę, którą możemy dodawać sobie gazu na przykład pod górkę, czy też ruszając, na przykład jeszcze jak nie zaczniemy pedałować, to sobie dajemy delikatnie manetkę. 5-7 km na godzinę ta manetka może nas rozpędzić. I jedziemy. Jeszcze jedna różnica, którą zauważyłem, to manetka zmiany biegów. Tam jest inna niż tu, ale czy jest to jakaś różnica? I tu biegi, i tu. Pewnie przy jakichś 200-500 km, jak im zrobimy tymi rowerami, to zauważymy, jak się, powiedzmy, zużywają te zębatki, jak się zużywa ten łańcuch, czy też te manetki do zmiany biegów, ale jak na razie bez różnicy. Podsumowując nasze wyprawy i nasze rowery, które dzisiaj przedstawiliśmy, musimy powiedzieć, że one są w ogóle polskiej produkcji. I to też jest fajne, bo to jest polski produkt, czyli powiedzmy nasz rodzimy. I jeszcze podsumowując, porównując te dwa rowery, trzeba zaznaczyć to, co pewnie już widzieliście, jak jeździliśmy, ale że mają bardzo fajny ten tutaj przekrok, czyli powiedzmy nie trzeba robić jakichś takich wielkich nad ramą kroków. Znaczy dla nas, czy dla młodzieży to jest spoko, ale powiedzmy dla osób starszych to jest fajnie siadalne na taki rower, tak jak widzicie, myk, myk. Tutaj to, co mówiłem, te hamulce tarczowe z hydrauliczne tak zwane, więc to też jest spoko. No i ten koszyczek, który tutaj sobie zamontowaliśmy, jest taki, wiecie, jest takim elementem, że możemy sobie wsadzić zimne napoje, jechać do sklepu, kupić i to się będzie nam tutaj chłodziło, to też jest spoczko. No ta amortyzacja, którą tutaj już pokazywaliśmy w materiale, jak jeździliśmy, no to też trzeba na blisko pokazać, że naprawdę działa, nie jest to, o, i tutaj też możemy pokazać to, nie jest to jakieś takie, wiecie, liche, tylko to się naprawdę amortyzuje tutaj podobnie. No i tu to, co też zaznaczałem, te przerzutki bardzo fajnie chodzą, bardzo elegancko. Co prawda są tylko na tylnej osi, no ale jako, że mamy powiedzmy ten elektryczne przyspieszenie, no to najwyraźniej z przodu nie są potrzebne. Kluczyki są po to, bo to też często ktoś pyta, po co kluczyki w rowerze, czy go się odpala, czy co, ale nie, jest to zabezpieczenie do baterii, że jak gdzieś powiedzmy chcemy odejść dalej, no to możemy taką baterię sobie po prostu kluczykiem zabezpieczyć, czy też odbezpieczyć w zależności od potrzeb. Przykręcamy sobie taki kluczyk, o, i taką bateryjkę sobie po prostu wyjmujemy do garażu, czy gdziekolwiek, albo gdzieś, gdzie chcemy ją po prostu naładować. Ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, której sam jeszcze nie testowałem, ale sam jestem tego ciekaw, bo te rowery normalnie się składają, czyli o, a nie jest to trudne, nie jest to jakieś skomplikowane, ale możemy czy kierownicę, czy po prostu cały rower spakować do samochodu. O, i tutaj sobie, czy w jakiś ciasny kąt, czy gdziekolwiek, pedałki też nam się składają, tak.
Czekaj, wcześniej się składały. Może podzielę? A, włożę. O, pedały też się składają, proszę bardzo. Tak. I mamy teraz rower. O, jest to osiągalne, nie? Czyli możemy sobie go złożyć. Ja go teraz tak trzymam samemu, ale jest to osiągalne. Możemy go spakować do samochodu, wiadomo, jakiegoś większego, albo po prostu włożyć do piwnicy, czy gdzieś, jeśli mamy jakiś kąt w domu, gdzie byśmy go chcieli pochować, na przykład na jesień, zimę, jak nim rzadziej jeździmy. No i z powrotem sobie tak ten rower składamy już bezpośrednio do jazdy, zabezpieczając te wszystkie elementy. Co do cen, ciężko powiedzieć, bo te ceny, tak jak patrzyłem na stronie, się zmieniają. Ostatnio była cena około 8999 zł, teraz chyba jest o 1000 czy 1500 mniej, ale mogę powiedzieć mniej więcej, porównując ten Pro z tym nie Pro, że różnica cenowa jest około 1000 zł między nimi. Więc dzisiaj pokazaliśmy Wam, czy w całym tym materiale, różnicę. Raczej bym szedł w ten Pro, na pewno ze względu na lepsze hamulce, lepszą tą amortyzację tego fotelika, amortyzację przednią też zdecydowanie lepszą. No i to, co najważniejsze, czyli jak pedałujemy, że ten gaz jest bezpośrednio od razu dodawany. Tyle na dziś, my jeździmy dalej, testujemy, a to w tyle w tym materiale. Dzięki bardzo.